Dobry, Jan, na skrzypiec rozmowy Płaskiego. Amerykański kongres dał zielone światło wsparciu dla Ukrainy, Tajwanu i Izraela. Prezydent Biden wczoraj podpisał ustawę. Zrobiliśmy to, co do nas należało, mówił. I o tym dziś porozmawiamy. Ze mną Zbigniew Pisarski, dzień dobry, Prezes dzień dobry Zarządu Państwa. Fundacji imienia Kazimierza Płaskiego, Zbyszku. Czemu to trwało tak długo? No Wydaje się, że ukraińska sprawa. W amerykańskim kongresie stała się zakładnikiem polityki krajowej. Wygląda na to, że amerykańscy politycy nie potrafili wznieść się na myślenie o amerykańskiej roli w świecie, globalnym przywództwie, które Stany Zjednoczone sprawują, i że to zostało przyćmione przez dynamikę kampanijną amerykańską, zmierzającą do wyłonienia nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Niestety, niestety to była. Główna bolączka ostatnich miesięcy, zwłaszcza widziana z perspektywy europejskiej, bo powiem, że to, co mnie zaskoczyło, a wróciłem świeżo z Waszyngtonu po przeszłotygodniowym lobbowaniu w kongresie amerykańskim, to, że Amerykanie nie dostrzegają tego, że takie opóźnienie we wsparciu dla Ukrainy jest źródłem stresu i niepewności o amerykańskim wsparciu. Ogólnie dla wszystkich sojuszników Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza w, w ramach paktu północnoatlantyckiego. Więc to, to niezrozumienie dla wyzwania, przed którym stoi Europa, a tym samym jej kluczowy sojusznik, było zdumiewające. Mówisz o tym niezrozumieniu. To jeszcze doprecyzujmy. Przedstawiciele Fundacji Pułaskiego wrócili, wróciliście niedawno ze Stanów Zjednoczonych, przeprowadziliście szereg rozmów. Tak. Chciałabym zapytać o te argumenty na razie Republikanów na nie. Co głównie słyszeliście? Jeszcze zanim o tych argumentach, to tylko dodam, że byliśmy w dość historycznym kształcie, jeśli chodzi o delegację, którą zorganizowaliśmy na wyjazd do Stanów Zjednoczonych, a mianowicie udało nam się zaprosić do, do wyjazdu hmm, Trójkąt Weimarski, uosobiony w hmm, parlamentarzystach z Polski, Niemiec i, i Francji. Z Polski to był przewodniczący. Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Kowal, z Niemiec wieloletni przewodniczący niemieckiego, niemieckiej Komisji Spraw Zagranicznych w Bundestagu Norbert Rutgen, obecnie poseł niemiecki, oraz z Francji członkini Komisji Obrony pani poseł Nathalie Puzier. To było dość istotne o tyle, że, że pierwszy raz w historii, Delegacja parlamentarzystów w formacie weimarskim udała się do Kongresu Amerykańskiego, co pokazuje, jak historyczny to jest moment, kiedy interesy naszych trzech państw ułożyły się tak blisko siebie, że potrafiliśmy mówić jednym głosem, co jest dość unikalne. Czyli z kim rozmawialiście, co usłyszeliście? Odbyliśmy ponad 30 spotkań w ciągu, w ciągu niespełna tygodnia. Jak przyjechaliśmy, to pierwszego dnia jeszcze nie było mowy o tym, że Izba Reprezentantów będzie. Będzie głosowała za przyjęciem pakietu ustaw. Odbyliśmy spotkania zarówno w Pentagonie z podsekretarzem Stanu do Spraw Europejskich. Odbyliśmy spotkania w National Security Council z dyrektorem do spraw Europy, odbyliśmy spotkanie z doradcą do, wiceprezydent Kameli Harris do spraw bezpieczeństwa panem Philem Gordonem. Ale odbyliśmy i szereg spotkań z kongresmenami, senatorami w think tankach, zwłaszcza republikańskich, takich jak Heritage Foundation czy American Council for Foreign Affairs, które, które spotkania były bardzo, powiedziałbym, zdumiewające momentami. To, co nas bardzo zaskoczyło, jak rosyjska dezinformacja penetruje amerykańskie elity, w jaki sposób oni są. Zatruci tą narracją rosyjską. Podam przykład. Większość partnerów, z którymi się spotykaliśmy, mieli przeświadczenie, że Stany Zjednoczone są głównym donorem dla Ukrainy, zarówno w zakresie wsparcia militarnego, jak i ekonomicznego, a to nie jest prawdą. A przynajmniej do momentu, w którym, w którym byliśmy w Stanach Zjednoczonych, mniej więcej dwie trzecie pomocy płynęło z, z Europy. Ostatnie przyjęcie pakietu. Wczoraj podpisanego przez prezydenta Bidena dopiero to trochę zrównoważyło, ale do nadal proporcja jest taka, że mniej więcej dwie trzecie jest, znaczy dwie trzecie europejskiego wsparcia płynie ze Stanów Zjednoczonych. Innymi słowy, Europa nadal wiedzie w rym w tym zakresie. Pewnie tak powinno być, no bo skóra bliższa ciału Ukraina jest w Europie, a, a Stany Zjednoczone są za, za Atlantykiem. Mówisz o tej dezinformacji, to jeszcze jedno, pozwól, że jeszcze podpytam o te argumenty, które słyszeliście na nie, o źródło tej niechęci dla y, wsparcia dla Ukrainy i w jaki sposób wy, przedstawiciele tutaj y, z Polski, przedzieraliście się przez te niechęć, Jakich argumentów wy używaliście? No, przede wszystkim y, kwestia, kwestia pomocy dla, dla Ukrainy była tak wyizolowanym problemem dla amerykańskich decydentów, że oni nie dostrzegali powiązania tego zagrożenia z innymi obszarami. Oni identyfikowali to, że to jest tylko kwestia rosyjsko-ukraińska i że Stany Zjednoczone mogą tutaj tylko po stronie ukraińskiej się wstawiać i że to jest taka bardziej zaangażowanie w bilateralny konflikt. My uświadomiliśmy, że to jest konflikt, który ma znaczenie globalne. Że rozmowa o Ukrainie to jest również rozmowa o Chinach, które w tej chwili dostarczają i to nam w Pentagonie potwierdzili, że 90% technologii użytej przez, e, przez Rosjan do produkcji e, obecnie uzbrojenia, e, uzbrojenia e, wykorzystywanego w Ukrainie, dociera z Chin. Że nitroceluloza, która jest wykorzystywana w materiałach wybuchowych, wysyłanych potem e, w, w ramach pocisków na e, rakiet na Ukrainę, e, pochodzi z Chin. Że mowa o zwycięstwie Ukrainy to jest również odpowiedź na agresywną politykę chińską. I ten argument bardzo przekonywał amerykańskich partnerów, bo oni właśnie próbowali się zasłaniać, że nie skupiają się na Ukrainie, dlatego że oni się przygotowują na ewentualny konflikt i zderzenie z Chinami. I jak uświadomiliśmy im, że te rzeczy są powiązane, że Chiny są. Bardzo istotnym elementem rosyjskiej agresji wobec Ukrainy, to nagle, nagle zaczęli te fakty łączyć i miało to dla nich znaczenie. Kolejna rzecz, którą, którą próbowali nam priorytetyzować, że oni się skupiają na południowej granicy, granicy z Meksykiem i że to jest mm. dla nich największe wyzwanie migracyjne i że to jest, to, jest, to jest dla nich kluczowe. Natomiast nie uświadamiali sobie tego, że przegrana Ukrainy, a tym samym zwycięstwo Rosji i Chin zachęci we wszystkich miejscach, gdzie Stany Zjednoczone są gwarantem bezpieczeństwa, żeby to przywództwo amerykańskie było podważane. I w sytuacji, kiedy ono będzie podważane, to jest efekt domina. I to będzie efekt domina, który będzie skutkował pogorszeniem się sytuacji gospodarczej również w samych Stanach Zjednoczonych. Innymi słowy, ten napływ e, imigrantów do Stanów Zjednoczonych może w sposób naturalny się zmniejszyć, bo po prostu Stany Zjednoczone będą mniej atrakcyjnym gospodarczo krajem do tego, żeby Mówiło imigrować. Tak innymi wczoraj prezydent Biden w swoim wystąpieniu. I to, jest, to jest ten obszar, gdzie e, amerykańscy, zarówno politycy, jak i społeczeństwo amerykańskie chce wiedzieć. Tylko że w momencie, w którym my niewystarczająco dostarczamy im tę wiedzę, to oni są zaspokajani, że tak powiem, wiedzą, którą z którą docierają również ci chcący dezinformować. I Rosjanie w tym obszarze sfery informacyjnej są bardzo aktywni, ale lekcja dla mnie jest taka, że my musimy być bardziej aktywni, zarówno jako Europejczycy, jako środowiska eksperckie, jako politycy wywodzący się z, z Europy. Musimy bywać w Waszyngtonie i bardziej. Immunizować amerykańskich polityków na to, żeby oni nie przyjmowali w sposób bezkrytyczny rosyjską propagandę, bo potem na bazie tej propagandy podejmują strategiczne decyzje, które mają przełożenie zarówno na ich bezpieczeństwo, jak i bezpieczeństwo krajów europejskich. Wspomniałeś o tym, że amerykańska polityka zagraniczna stała się zakładniczką de facto amerykańskiej kampanii wyborczej. To co twoim zdaniem skłoniło tak naprawdę ostatecznie Majka Johnsona no, do. Zielonego światła. Myślę, że kilka rzeczy się na to złożyło. Po pierwsze, nikt nie chce być historycznym bohaterem, tym złym Schwarz charakterem, że tak powiem. Zostało upublicznione, że marszałek Johnson został zbriefowany przez, przez, przez rząd amerykański, przez, przez CIA, na temat tego, w jakim położeniu znajduje się Ukraina. I jakie konsekwencje dla rozstrzygnięcia wojny będzie miał brak dostarczenia tej pomocy, która, która ze Stanów Zjednoczonych obecnie dociera. Innymi słowy, mogłoby się tak zdarzyć, że przy braku tej pomocy Ukraina przegra, mogła przegrać, a on w książkach historii by był zapisany jako ten, który przewodniczył Izbie Reprezentantów której większość chciała poprzeć, i, ch i poparła w rezultacie, chciała poprzeć e, wsparcie dla Ukrainy, ale przez marszałka, który, mówiąc naszym językiem lokalnym, użył zamrażarki mhm. i nie poddał pod głosowanie ustawy o pomocy dla Ukrainy, ta pomoc nie dotarła. Czyli ja posługiwałem się, niektórzy to, to rozumieli, zwłaszcza znający historię, przykładem naszego liberum, liberum veto gdzie jedna osoba potrafiła zablokować całe, całe posiedzenie sejmikowe. Trochę taka była sytuacja przez ostatnie ponad pół roku, że mniejszość blokowała intencje większości w Izbie Reprezentantów. I to było bardzo niebezpieczne. Uświadamialiśmy im to też, że, że w naszej części Europy każdy z krajów, również natowski, wyobraża sobie, a co w sytuacji, kiedy będzie potrzebna pomoc dla Polski, dla Litwy, Łotwy, Estonii i Stany Zjednoczone będą chciały pomóc, ale nie będą potrafiły, bo są zblokowane przez właśnie takie liberum veto w Izbie Reprezentantów. Natomiast inna rzecz, jeszcze, która zdaje się, że miała kluczowe również znaczenie dla tego, że Johnson poddał pod głosowanie tę ustawę jest właśnie dynamika kampanii wyborczej. Zarówno jego spotkanie z Trumpem w Maralago mogło być istotnym elementem tego, bo Trump też nie chce mieć w toku kampanii wyborczej na kilka miesięcy przed sytuacji, że przykładowo Ukraina przegrywa, a on jest o to oskarżony, że to przez jego wpływ na Izbę Reprezentantów i blokowanie przez jego sojuszników Izby Reprezentantów było decydujące o tym, że Ukraina przegrała. Bo wówczas mamy porównanie Bidena, który chciał pomóc swojemu sojusznikowi, i Trumpa, który de facto wrzucił pod pociąg sojusznika, nie dając mu pomocy, pomimo że demokratyczna większość w Stanach Zjednoczonych chciała tę pomoc przekazać. I trochę teraz jest taka, taka ciekawa sytuacja, że zarówno Biden, jak i Trump nie chcą de facto, żeby sytuacja w Ukrainie się w tej chwili zmieniła, bo zwycięstwo Ukrainy w tym momencie też mogą być niepokojące, bo nie wiadomo, co się wtedy z Rosją wydarzy. A to jest jedna ze źródeł niepokoi w Stanach Zjednoczonych, a mianowicie ryzyko eskalacji, ryzyko nieprzewidywalnej Rosji, Rosji rozpadającej się. Oni się tego boją, w związku z czym, bo wiedzą, że będą musieli to wziąć za to jakąś współodpowiedzialność, w związku z czym w tej chwili mam wrażenie, że status quo i dla Trumpa, i dla Bidena byłby na rękę, dlatego ten pakiet pomocowy on może nie mieć decydującego, rozstrzygającego charakteru, ale zapewni, że Ukraina będzie w stanie walczyć i że ten konflikt, no, przynajmniej, nie, że go nie przegra w krótkim czasie. Czy znaczy, uchwalenie tego pakietu byłoby możliwe w ogóle bez wsparcia Zachodu, bez wsparcia Europy? No, presja, presja była duża i tylko w ostatnich tygodniach szereg, szereg ministrów, no, poczynając od ministra spraw zagranicznych Radzława Sigorskiego, który, który pojechał do Stanów Zjednoczonych parę tygodni temu... Właśnie z takim przesłaniem, że hej, partnerzy, wy możecie przestać być relewantni dla Europy. Obudźcie się. To nie jest tylko wasza sprawa granicy z Meksykiem, jako, jako, jako źródło tego, że to jest dla Was większy priorytet. Wasze przywództwo globalne jest w tej chwili kontestowane, a wy nic z tym nie robicie. I wasi sojusznicy zaczynają się stresować. Potem pojechał minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii. Tych delegacji było dość dużo, ale najwidoczniej niewystarczająco w ciągu ostatniego pół roku, że tyle czasu zajęło, żeby Amerykanie doszli do wniosku, że trzeba w końcu to poddać pod głosowanie. I no, jest, to, jest to jest to myślę, że dość poważna lekcja dla wszystkich w naszym Sojuszu Północnoatlantyckim. Natomiast ja posługiwałem się też takim argumentem, że wy Amerykanie nie cieszcie się tak bardzo że my wydajemy w Europie tak dużo, czy zwiększamy wydatki na obronność, obecnie to jest około 18 państw, na poziomie powyżej 2% PKB, czy 2% bądź więcej, zakłada się, że 23 będą wydawały tyle do szczytu w Waszyngtonie, czyli do lipca. Że nie cieszcie się z tego, że my zwiększamy wydatki na obronność, bo to jest tak naprawdę funkcja tego, że zaczynamy liczyć na siebie. Że zaczynamy coraz mniej uwzględniać Waszą rolę w ochronie naszego europejskiego bezpieczeństwa i zastanówcie się, jakie to będzie miało przełożenie na przyszłość w naszym partnerstwie. To jeszcze jedno pytanie, bo wspomniałeś o Radosławie Sikorskim, to chciałabym zapytać o faktyczną rolę Polski, bo według oceny dziennika Die Welt, cytat, w przeciwieństwie do sojuszników, władze w Warszawie dysponują ważnymi instrumentami. To jeszcze o te instrumenty i o rolę faktyczną Polski. To bardzo ciekawe, dobre pytanie, bo jedna z refleksji, która, która mi towarzyszyła i naszej delegacji podczas spotkań w Waszyngtonie, to to, że trójkąt weimarski po raz pierwszy nabrał symetrycznego kształtu, że nasze partnerstwo względem Niemiec i względem Francji jest, jest rzeczywistym partnerstwem, a już nie, nie tylko papierowym. Powiem więcej, nawet niejednokrotnie podczas tych, sytuacji, tych spotkań, które mieliśmy z rządem czy z politykami amerykańskimi, to my byliśmy w najbardziej komfortowej sytuacji, bo oni powoływali się na Polskę jako lidera, który nie tylko wspierał Ukrainę, ale również uprzedzał o potencjalnych zagrożeniach. I teraz bierze Was za rękę i przyciąga do, do stołu, żebyście wzięli również odpowiedzialność jako, jako europejscy liderzy za sytuację bezpieczeństwa w waszym otoczeniu. I to Niemcy musieli się tłumaczyć, i to Francuzi musieli się tłumaczyć przy tych spotkaniach, że tak, no zajęło nam to dużo czasu, ale wreszcie zrozumieliśmy, oprzytomnieliśmy już, wiemy, że współzależność energetyczna z Rosją jest fikcją, że to jest tylko źródło presji na nasze działania wewnętrzne. To było, to było ciekawie obserwować, było to, nie ukrywam, niezwykle satysfakcjonujące. I miałem takie poczucie, że jako Polska wreszcie boksujemy na naszym poziomie, a nie poniżej naszej wagi. I to jest taki dorobek, dorobek ostatnich lat, w dużej mierze społeczeństwa polskiego, które dało tą presję również na rząd poprzedni, że, że była tylko jedna możliwa postawa wobec Ukrainy, że trzeba wesprzeć i że trzeba być w tym, w tym liderem, bo to jest kwestia naszego bezpieczeństwa narodowego. I muszę powiedzieć, że Polska ma silny głos w Stanach Zjednoczonych podoba mi się, muszę powiedzieć, że potrafimy się wznieść ponad podziały polityczne i również ta ostatnia wizyta prezydenta Dudy, który spotkał się z kandydatem Donaldem Trumpem na prezydenta, jest pewnego rodzaju też sztuką, że próbujemy grać na wielu fortepianach i asekurować się. Oczywiście. Obecny rząd wolałby, żeby nie dokonywała się zmiana na stanowisku prezydenta, no ale nie można wykluczać, że ona się wydarzy i nie nam o tym decydować. Musimy być przygotowani na wszystkie warianty i wydaje się, że tutaj ta, ta koabitacja pomiędzy rządem a, a prezydentem jest na tyle umiejętnie zarządzana, że służy interesowi Polski. I tu postawimy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Zbigniew Pisarski, prezes Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. Ja również bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia.